Eltrox. Sieć sklepów z zabezpieczeniami. Panie prezesie, tutaj pod wpływem kolegów z redakcji dostałem zadanie zadać pytanie, czym jest słynna Rura Team? Rura Team, no to jest nasz fotograf, ale i no, Rura Team, no to jest kilka osób, ja, Mateusz, no i wszyscy, którzy jeżdżą na wyjazdy. Czy może też pan coś więcej powiedzieć o słynnej naczepie z podobizną Leona Madsena? O, no to jest fantastyczna naczepa, która jeździ tutaj po naszych drogach częstochowskich. No zrobiłem ją dlatego, że po prostu no, kocham Speedway i chciałem to jakoś uwiecznić i uwieczniłem to na naczepie. Wielu sponsorów klubu to zagorzali kibice, jak rozumiem w pana przypadku nie jest inaczej. Nie jest inaczej, chodzę od dziecka na włókniarz. Chciałem też zapytać o sukcesy Mateusza Świnickiego. Ostatnio Mateusz w jednym z wywiadów mówił, że jest progres w jego jeździe i jest też progres na jego czapce. Chyba cieszą sukcesy tego młodego zawodnika. Oczywiście, że tak. Mateusza znamy od lat. Już dawno chciałem go sponsorować. Jest mi to niezmiernie przyjemnie, że mogę to robić i że jeździ we włókniarzu. Zawsze będę go wspierał. Jeździł też na mecze wyjazdowe i nie tylko na młodzieżowe. I oczywiście jest progres, wspieramy dumnie i życzymy dalszych sukcesów. Jednym z nadrzędnych celów włókniarza jest właśnie ta praca u podstaw, szkolenie tych młodych zawodników. Zgodzi się pan z tym, że to jest taki klucz do sukcesu w obecnym żużlu? Myślę, że tak. No, najważniejsze jest przygotowanie i po prostu wiara, że damy radę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.